Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Ewangelia Mateusza 24:9. Doktor Anita Lasker-Wolfisch krótko po przewiezieniu do obozu koncentracyjnego Auschwitz przez przypadek napomknęła, że gra na wiolonczeli, przez co została włączona do sławnej orkiestry obozowej. To uratowało jej życie. Muzycy z orkiestry musieli często dawać prywatne koncerty. Także przerażający lekarz obozowy, dr Josef Mengele, kazał jej grać sobie Marzenia Schumana, ponieważ tak chętnie słuchał tego utworu. Trzeba to sobie wyobrazić. Młoda, utalentowana dziewczyna siedzi przed sadystycznym, masowym mordercą i gra dla niego ów spokojny, klasyczny utwór. Mimowolnie myśli nasze wędrują do sceny z pierwszej księgi Samuela, 16 rozdział, 23 werset, gdzie młody Dawid grał przed Saulem na harfie, aby uspokoić jego złe serce i przynieść mu ulgę. Młoda Żydówka wielokrotnie uniknęła grożącej jej śmierci, a jej serce przepełniło się nienawiścią do wszystkiego, co niemieckie. Przyrzekła sobie, że jej noga nigdy nie stanie na niemieckiej ziemi. Jej nienawiść była bez granic, do czasu, gdy przed paroma laty zmieniła zdanie i poznała, że nienawiść jest trucizną, którą w końcu zatruwasz się sam. Z tego powodu dr Anita Lasker-Wolfisch ostrzega przed na nowo kiełkującą nienawiścią do Żydów. Gdzie wzięła swój początek ta trwająca już ponad 2000 lat nienawiść do Żydów i kiedy osiągnęła swój punkt kulminacyjny? Stało się to wobec osoby, która nie jest już kojarzona z antysemityzmem, a jednak wycierpiała najstraszniejszy Holokaust. A tą osobą jest Pan Jezus Chrystus. Poniżony Jezus z Nazaretu mówi sam o sobie w Ewangelii Jana, 15 rozdział, 18 werset i 25. Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was nienawidził i bez przyczyny mnie znienawidzili. Psalm 109, werset 5 dodaje: oddają mi złem za dobre, a nienawidzą za miłość moją. Żaden człowiek na świecie nie odebrał więcej nienawiści niż Pan Jezus Chrystus, a jednak nie wspomina się Jego osoby, gdy mówi się o nienawiści do Żydów i gdy ogląda się miejsca ich kaźni. Jest to przykre, ale zrozumiałe, gdyż Jego osoba wskazuje nam na naszą winę. Syn Boży nie tylko pragnie przebaczyć nam nienawiść skierowaną do Niego, ale również nasze grzechy i winy, ponieważ właśnie dlatego złożył swoje życie na krzyżu Golgoty. Dlaczego można tak powiedzieć? Ponieważ jedynie On ma prawo przebaczać grzechy i to nie tylko dlatego, że był cierpiącym człowiekiem, ale dlatego, że jest Bogiem i Synem Bożym, odwiecznym Synem Bożym. Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. Ewangelia Mateusza 24:9.